Film pokazuje zestawienie procesu symulacji gięcia na prasie zrobotyzowanej w oprogramowaniu TrueTops Band z późniejszym wykonaniem programu na rzeczywistej instalacji. Będzie można zaobserwować, że praktycznie wszystkie elementy zaprogramowane przez programistę zostały potem wiernie odwzorowane przez maszynę. Postaram się proces wystartować synchronicznie, tak aby można było zobaczyć, jak wygląda wykonanie programu. Jak można było zobaczyć, proces przebiegł praktycznie identycznie. To, co w efekcie procesu uruchomienia przez serwis firmy Trumf zakończyło faktycznie całe działanie, to było jeszcze wyeliminowanie efektu zrzucenia przez robota detalu przy układaniu. Polegało to na skorygowaniu potem parametru wzajemnych powiązań układów współrzędnych systemu programowania i systemu na robocie. W każdym razie, tak jak to jest pokazane w procesie symulacji, delikatne odłożenie detalu z odłożeniem detalu przez robota, daje się to osiągnąć 1:1. W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres tops@pl.com. Dziękuję.